Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy niedzielę, godzina 7:18, 2 października i stwierdziłam, że nagram vloga pod tytułem Pierwszy tydzień studiów. Tydzień studiów co prawda zaczyna się dopiero jutro, ale stwierdziłam, że nie może zabraknąć w tym filmie mojej relacji z dnia dzisiejszego. Muszę się po prostu podzielić z Wami moimi przemyśleniami odnośnie studiów generalnie. To jest po prostu jakaś masakra, to jest taki bajzel. Ja po prostu nic nie wiem, słuchajcie. Dopiero wczoraj się zalogowałam do wirtualnego dziekanatu, na którym w sumie nie ma żadnych informacji, oprócz numeru subkonta, na które muszę wpłacić czesne. Nie wiem, ile nawet mam wpłacić tego czesnego, bo co prawda mam wszystko w umowie, cały cennik, ale załapałam się na promocję, która nie jest tutaj uwzględniona i szczerze nie wiem. Nie wiem po prostu, ile mam zapłacić. Dobrze, że opłaty są do środy, a ja jutro mam ćwiczenia stacjonarnie i będę jechać na uczelnię, więc muszę iść do tego dziekanatu i po prostu zapytać, jak ja mam to zrobić, w sensie, ile ja mam tego zapłacić. Po prostu już teraz się śmieję z tego, ale chodzę taka podbuzowana od wczoraj, bo myślałam, że do tego momentu to ja już będę miała wszystkie informacje po prostu podane na tacy, nie? No nie wiem, czego ja się spodziewałam. Na pewno nie spodziewałam się aż takiego zamieszania. Wiem, że niektóre osoby z mojej uczelni jeszcze nie mają planu lekcji, więc to już jest w ogóle jakaś masakra. Cieszę się, że chociaż mam ten plan lekcji. Wkurza mnie to całe zamieszanie, bo ja lubię mieć wszystko pod kontrolą, a tutaj nie mam tej kontroli w ogóle. Cieszę się, że nie jestem w tym wszystkim sama, że jakby inni też nic nie wiedzą. To nie jest tylko kwestia tego, że ja nie potrafię znaleźć informacji. Udało mi się już znaleźć parę osób z mojego kierunku, więc fajnie, troszeczkę mi ulżyło. A tak poza tym, to co ja dzisiaj robiłam? Sprzątałam, ogarniałam trochę pokój, mieszkanie. Zrobiłam sobie też jedzonko na jutro. Umyłam i wyprostowałam włosy, żeby czuć się dobrze. Mogę Wam pokazać mój dzisiejszy outfit, bo zaraz wychodzę z domu. Jest bardzo późno, 19:20, ja wychodzę z domu. Sweterek, leggingsy, moje New Balance. Idę, słuchajcie, do kina na Don't Worry Darling z Harrym Stylesem. Jestem bardzo ciekawa tego filmu, bo po prostu wszędzie wszyscy o nim gadają. Cały TikTok mam zawalony w editach z tego filmu. I mam do wykorzystania kod zniżkowy. Mam nadzieję, że mi się go uda w ogóle wykorzystać, bo przeczytałam dopiero dzisiaj, że tam jest potrzebna legitymacja szkolna. No a jest 2 października, moja legitymacja już się skończyła. Nie dostałam jeszcze nowej, więc no nie wiem, czy w ogóle uda mi się wykorzystać te promocje. I jeżeli nie, to będzie mi przykro, że zmarnowałam te szanse. Czy mam coś jeszcze Wam do powiedzenia? Wydaje mi się, że nie. Jestem po prostu bardzo sfrustrowana całymi tymi studiami. No ale nic nie mogę zrobić. Dzwoniłam dzisiaj w ogóle do dziekanatu i pytałam, ale oni też tak niewiele wiedzieli. Trzymajcie kciuki za mnie. Jakby to oglądacie, to już jest jakby to wszystko za mną. Możecie napisać, czy Wy też zaczęliście studia, czy jesteście jeszcze w liceum, a może już jesteście po studiach. Dajcie znać. No a ja zapraszam Was do oglądania tego vloga. W dalszej części na pewno pojawi się więcej moich przemyśleń na temat pierwszych dni. Jeszcze nie powiedziałam, że wszystkie wykłady mam zdalnie. Także super, ja się w ogóle bardzo cieszę z tego powodu, że wszystko mam na Teamsach. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały rok, nie tylko przez pierwszy semestr. Patrzcie, jak Marlena pięknie zaparkowała, bo to jest niesamowite i muszę Wam pokazać, jak pięknie zaparkowała. Po prostu równiutko. Marlena zamówiła sobie makaron, gdy lokal był już zamknięty. Nieprawda, nie był zamknięty. Zamykał się po prostu. Zamykał się. Powiedział, że bez problemu. No, bardzo miły Pan. Już nie można było płacić kartą. I musiałam za nią zapłacić. Sugar mami. No, ale w ogóle to kupiłyśmy bilety i udało się, moja zniżka przeszła, więc bardzo się cieszę z tego powodu. To miałbyś makaron z warzywami, a nie ma bazy. Yummy, yummy. Witam się z Wami oficjalnie w poniedziałek. Moja studencka przygoda zaczęła się dość ciekawie, ponieważ no miałam dzisiaj zajęcia od 9:45 do 14:45 bodajże. No i normalnie pojechałam, słuchajcie, na uczelnię rano, jeszcze sobie pojechałam wcześniej, bo chciałam właśnie iść do dziekanatu, żeby tam dowiedzieć się wszystkiego, bo właśnie nie wiedziałam, jak to tam z tymi opłatami i tak dalej. No i mówię, dobra, po prostu pojadę wcześniej, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Przyjechałam, było tak no przed 9:20, była strasznie długa kolejka do dziekanatu. Trochę się też wepchnęłam, nie ukrywam, ale po prostu chciałam to jak najszybciej załatwić, a ci ludzie to też tak niby stali w tej kolejce, niby nie stali. W każdym razie dowiedziałam się, co miałam się dowiedzieć.
więc się cieszę. Poszłam na poszukiwanie mojej sali, znalazłam salę, usiadłam sobie na korytarzu. No i powoli zaczęli się zbierać też inni. Czekaliśmy sobie cały czas przed tą salą na korytarzu, tam wiecie, taka mała integracja nastąpiła, można powiedzieć, bo wszyscy tam zaczęliśmy rozmawiać i tak dalej. W sali obok mieli wykład chyba studenci psychologii, no i oni weszli już do sali o tej 9:45, my dalej czekamy, nikt się nie pojawia. Czekaliśmy chyba z 15 minut, dalej nikt nie przyszedł, mówimy, no kurczę, coś trzeba z tym zrobić, no ale tak nie wiedzieliśmy, czy iść do tego dziekanatu, zeszłyśmy z dziewczynami raz, ale była no strasznie długa kolejka i nie chciałyśmy się tam wciskać, więc wróciłyśmy się z powrotem, no ale dalej nikt nie przychodził, więc znowu poszłyśmy do tego dziekanatu i dowiedzieliśmy się, że naszego wykładowcy nie ma chyba po prostu w budynku, nikt go w ogóle nie zna, nikt nie ma do niego numeru telefonu, nikt nie może się z nim skontaktować, więc no komedia generalnie, siedzieliśmy, czekaliśmy, powiedzieli nam, żeby czekać do 11:15, jak do tego czasu nikt nie przyjdzie, no to możemy wyjść. No i o 11:15 wyszliśmy po prostu, no bo co mieliśmy robić, no czekać na wykładowcę. Byłam jeszcze w paru sklepach, miałam nadzieję, że może znajdę jakąś fajną bluzkę na długi rękaw albo jakieś spodnie, ale nic nie znalazłam. Chciałam sobie znaleźć też jakiś portfel, bo mój już się tak rozwalił, że no ciężko się z niego korzysta, ale no nic też nie znalazłam. Byłam też w Carrefourze, kupiłam segregator. Taki zwykły czarny, dość cienki, bo nie chciałam takiego, wiecie, bardzo grubego. Mam też jeszcze taki drugi segregator, ja go już nosiłam w liceum. No i on już jest taki cieniutki bardzo, jak widzicie. On tutaj nie mieści dużo kartek, bo ma bardzo małe te kółka. Na razie mam tutaj wszystkie moje przekładki, ale muszę sobie to zaraz posegregować. I ten segregator to jest taki segregator, który będę nosić ze sobą na zajęcia, bo on jest, wiecie, cienki, lekki, więc jak będę miała jakieś ćwiczenia czy coś, to będę to zabierać ze sobą, a później wszystkie notatki właśnie z tego będę przekładała tutaj. Nie lubię bardzo prowadzić zeszytów. Odeszłam od prowadzenia zeszytów jeszcze w liceum. Tak naprawdę w liceum miałam zeszyt chyba tylko z matematyki, a tak to korzystałam z segregatora, albo notatki robiłam na laptopie, zabierałam laptopa ze sobą, na przykład z polskiego. Robiłam zawsze notatki na laptopie, bo tak mi jest najwygodniej. I obstawiam, że tutaj też możliwe, że będę nosić ze sobą laptopa, ale na razie muszę się tak rozeznać, jak to wygląda, jak będą wyglądały te ćwiczenia. Myślałam, że może dzisiaj uda mi się już właśnie rozeznać w tym temacie, no ale nie miałam żadnych ćwiczeń, żadnych zajęć. Kupiłam też dzisiaj taki brulion. Brulion to się nazywa? Po prostu taki zestaw kartek w kratkę, które są już od razu przydziurkowane. Kosztowało to 22 zł, nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Mam też tutaj takie różowe. I to było za 13 zł, to kupiłam ostatnio w Empiku. To też jest z Empika. I teraz sobie przypomniałam, że właściwie to jeszcze nie mówiłam wam, na jakim jestem kierunku, bo cały czas tak z tym zwlekałam. Jakoś nie czułam potrzeby się tym dzielić, ale już teraz mogę wam powiedzieć, no bo no już to się dzieje po prostu. Jestem, słuchajcie, na dziennikarstwie. Nie jest to jakiś mój wymarzony kierunek. Zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie nastawiam się. Mam nadzieję, że będzie fajnie, tak szczerze. No i tyle by było z mojego pierwszego dnia studiów. Byłam taka podekscytowana. Chociaż w sumie śmialiśmy się, że dobrze wyszło, bo przynajmniej mieliśmy okazję się trochę bliżej poznać. Na pewno wolałabym już, żeby dzisiaj były zajęcia tak, jak miały się odbyć, bo byłam bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało i tak dalej. No ale cóż, nie mam na to wpływu. Mamy wtorek, godziny 7:59, dosłownie za minutę zaczynam moje pierwsze wykłady. Tutaj mam mój kalendarz, w międzyczasie sobie uzupełnię, uzupełnię sobie właśnie kalendarz, bo mam taki przeplatany plan. No więc mam teraz pierwszy wykład, ale stwierdziłam, że w trakcie sobie zainstaluję pakiet Microsoft. Będzie się instalował w tle, tam na luzie, no nie, w międzyczasie mi się zainstaluje. Ale wyłączyło mi wszystkie aplikacje. Więc po prostu świetnie. A co się tak długo instaluje? O dobra, przebiegła pomyślnie. Jak tam chwileczkę nie będzie na tym wykładzie, to może za wiele nie stracę. Ale musimy tam korzystać z Worda, a ja nie mam Worda, więc chciałam to zainstalować już teraz, żeby móc sobie już zacząć z tego korzystać, co nie? Dobra, Zuzia, wejdź na ten wykład. Skończyłam moje pierwsze dwa wykłady, to były z tego samego przedmiotu. Przedmiot technologie informacyjne. Powiem wam, że było to całkiem ciekawe. Jestem strasznie głodna, więc idę do kuchni sobie zrobić coś do jedzenia. No więc generalnie tak, przedmiot bardzo ciekawy. Dużo rzeczy już wiedziałam, dzisiaj uczyliśmy się jakby jak korzystać z Worda, wszystkie jakieś szczegółowe opcje, tabelki, nie tabelki i tak dalej. Ja generalnie z Worda za bardzo nie korzystam, bo ja mam Maca i ja na tym Macu po prostu korzystam z tej aplikacji, która jest tam wbudowana do robienia jakby notatek i tak dalej. Dostaliśmy pracę domową, żeby wysłać na za 2 tygodnie, bo dopiero za 2 tygodnie mamy kolejny wykład z tego przedmiotu. Było naprawdę fajnie, jestem zaskoczona, bo podobało mi się. Dobra, słuchajcie, biorę się za zrobienie czegoś do jedzenia. Mam teraz okienko do 13:15, a jest godzina 11:20, więc około 2 godzinki. I mam ochotę zrobić gofry. Do tego będzie mi potrzebna mąka owsiana. Zrobimy
chyba owsiane. Jogurt grecki. Lepszy byłby skyr, ale nie mam skyru, więc myślę, że wyjdzie na to samo tak właściwie. Mam jeszcze jogurt kokosowy, ale boję się, że z tym kokosowym to nie wyjdzie tak jak powinno. I dodatkowo do tego jeszcze jedno jajko. Także tylko trzy składniki. Tak wyglądają te gofry. Wyszły pięknie. Zaraz je przetestujemy. Dałam sobie na wierzch właśnie jogurt kokosowy i taki jakby sok malinowy gęsty. Ja ogólnie nie jestem fanką jakoś bardzo słodkiego. Do środka nie dawałam żadnego cukru, bo tak naprawdę stwierdziłam, że wystarczy mi słodycz tych dodatków, które dam na wierzch. Mamy dzisiaj środę, moje włosy już wyglądają bardzo kiepsko dzisiaj. Jeżeli bym nigdzie dzisiaj nie wychodziła, to pewnie bym je teraz umyła, w tej chwili dosłownie. Bo dzisiaj mam zajęcia na 11:30, jest 8:30. Po zajęciach, po wykładach spotykam się dzisiaj z Igą, więc dzisiaj sobie zrobimy taką ścisłą fryzurę, takiego ścisłego koka, gdzie uliżę całe włosy, bo już dawno nie miałam tej fryzury i w sumie mam ochotę na tą fryzurę. Mój outfit dzisiaj, założyłam ten nowy sweterek, który wam ostatnio pokazywałam. Zamówiłam kolejne dwa swetry, ale obiecuję, to już jest wszystko. Ja już więcej swetrów nie zamawiam, przysięgam. Idę zaraz robić jakieś śniadanko. Dzisiaj mam ochotę chyba na owsiankę, więc chyba zrobię sobie owsiankę. Chyba wam nie opowiadałam żadnych przemyśleń ze wczorajszego dnia, takiego podsumowania, jak tam mi się podobał pierwszy dzień taki studencki, no już można powiedzieć, bo w końcu miałam jakieś wykłady. Powiem wam szczerze, że byłam miło zaskoczona. Po pierwszym dniu miałam takie troszeczkę... Dopadły mi jakieś takie wątpliwości, czy ja w ogóle jestem w dobrym miejscu. W sensie na dobrym kierunku, czy w ogóle jest sens to studiować. Ale w sumie po tych wczorajszych wykładach trochę mi się zmieniło podejście i nawet mi się podobało. Nie odzywałam się do was już po tych wykładach, bo w sumie nic ciekawego nie robiłam. Siedziałam z rodzicami, trochę spędziłam z nimi czasu. A wieczorem jakoś tak, no już po 21:00 obejrzałam sobie ostatnie dwa odcinki Violetty and I'm sad about it. Jest mi smutno trochę z tego powodu, że to już koniec, że już obejrzałam wszystko. Tak jak wam chyba już mówiłam, ja trochę przewijałam te niektóre odcinki, no bo ja już widziałam ten serial milion razy, więc już te niektóre momenty mnie po prostu trochę nudziły. Znam niektóre fragmenty na pamięć, ale właśnie wczoraj miałam takie przemyślenia głębokie na temat tego serialu. Jak w ogóle bajki, filmy, wszystko co oglądamy w dzieciństwie kształtuje nas jako człowieka. I było mi naprawdę smutno, jak kończyłam wczoraj ten serial oglądać. Ja po prostu czuję taki wewnętrzny sentyment i takie przywiązanie ogromne do tych bohaterów, do tego wszystkiego. Duża część mojego dzieciństwa w ogóle kręciła się wokół Violetty, jak sobie przypomnę. Gdzieś takie, wiecie, nie wiem, moje pierwsze marzenie, takie naprawdę poważne, no to żeby jechać na koncert Violetty. I do tej pory pamiętam te wspomnienia, gdy faktycznie udało się, gdy moi rodzice kupili mi bilety. No to są niesamowite wspomnienia. Dobra, robię śniadanie, bo jestem strasznie głodna, a zaczęłam gadać o Violetcie. Ale to jest temat, na który ja mogę gadać w ogóle non-stop. To mnie nigdy nie nudzi. Zrobiłam sobie taką zwykłą owsiankę, niepieczoną. Na wierzch dałam sok malinowy, banany, nasiona chia i nasiona konopi. That's all. Jem w salonie, bo trochę mi się znudził po wczoraj mój pokój, a nie chcę, żeby mi się znudził przez to, że mam wykłady w domu. Ulizałam sobie już włosy, wyglądam jak jajo. I love it. Jestem po pierwszym wykładzie, miałam wykład z etyki dziennikarstwa, tak to się bodajże nazywa. Wydaje mi się, że nie będzie to mój ulubiony przedmiot, bo już czuję, że tam będzie właśnie dużo takich prawnych rzeczy do pamiętania, a mnie to tak średnio interesuje, ale rozumiem, że jest to potrzebne na tym kierunku, na którym jestem, więc no, nie mogę zbytnio narzekać. I przyszłam teraz sobie zrobić tosty, bo trochę zgłodniałam. Jednak słuchajcie, dzisiaj nigdzie nie wychodzę, więc ta fryzura była trochę na nic. Zaraz kończę wykład, już powinien się skończyć. Nie wiem, czemu jeszcze się nie skończył. I później sobie umyję właśnie włosy, żeby już były świeże na jutro. Dzień dobry, dzisiaj mamy piątek, więc ominęłam jeden dzień, ale jestem w tym samym swetrze, co widzieliście mnie ostatnio. No bo jako, że ostatnio założyłam ten sweter z myślą, że wyjdę z domu, w końcu nie wyszłam, a bardzo mam ochotę wyjść w tym swetrze, więc założyłam go dzisiaj drugi raz. Dzisiaj jest piątek. Wczoraj nie nagrywałam. W sumie nie wiem, dlaczego wczoraj nie nagrywałam. Po prostu jakoś nie miałam weny, też nic takiego się nie działo. No miałam co prawda dwa wykłady. Nie zachwyciły mnie tak szczerze. Jeden to była historia mediów. Ja w ogóle nie lubię takich historycznych rzeczy strasznie. Nie lubię rzeczy związanych z historią, nie lubię rzeczy związanych z prawem. Więc takie przedmioty na pewno nie będą należały do moich ulubionych. Poza tym miałam wczoraj też socjologię. W sumie nie było dużo nowych informacji. Wiele rzeczy takich dość oczywistych. No i co? I wczoraj... Po wykładach wczoraj miałam jeszcze jazdy. Dowiedziałam się, że zrobiłam już 22 godziny. Także super, bardzo się cieszę, że tak naprawdę zostało mi jeszcze tylko
4 spotkania do końca. Ogarniam się właśnie do wyjścia. Dzisiaj nie mam żadnych wykładów. Dzisiaj mam tylko spotkanie odnośnie WF-u, także dowiem się w końcu, jak to z tym WF-em wygląda. No i normalnie miałabym też jeszcze dzisiaj jakiś język obcy, ale jeszcze nie mamy języków obcych. Jestem gotowa do wyjścia, jeszcze tylko buty założę. Tak wygląda mój outfit. Dzisiaj nie zakładam płaszcza, bo jest ciepło. Świeci słońce i ma być około 18-17 stopni, więc stwierdziłam, że w płaszczu się zgrzeje. I po prostu założę sobie kurtkę jeansową, mam nadzieję, że nie zmarznę. Pod spodem mam zresztą sweter, jeszcze pod koszulek. I w ogóle pomalowałam sobie dzisiaj usta. Ja nigdy nie maluję ust na żaden kolor, jakby totalnie umiem. Po prostu Carmex to jest numer jeden i tyle. Ale teraz w tym okresie jesiennym mam ochotę na takie właśnie ciemniejsze usta. I wydaje mi się, że to bardzo fajnie wygląda. Jeszcze w połączeniu, jak ja zwykle, no w sumie nigdy nie maluję rzęs. To właśnie taki akcent na usta i niezrobione oczy. Bardzo mi się to podoba. I w ogóle muszę się wam jeszcze wyżalić, że dalej nie dostałam legitymacji. I bardzo mnie to denerwuje, bo bilety są strasznie drogie. I fakt, że ja muszę wydawać tyle pieniędzy na bilety, to jest jakaś katastrofa. Całe szczęście, naprawdę całe szczęście, że mam wykłady zdalnie i tak naprawdę tylko raz w tygodniu muszę jechać na uczelnię. Raz, no w sumie dwa razy, no i będę jechać dzisiaj znowu właśnie, żeby się dowiedzieć, jak tam z tym WF-em. No i ja, słuchajcie, na taki wypad do Warszawy za same bilety tak naprawdę muszę zapłacić 26 zł. Jest to bilet całodniowy na dwie strefy, bez żadnej ulgi i on się opłaca bardziej niż jakbym miała wykupić oddzielnie bilety na pociąg, bilety na metro. No ale kurde, 26 zł, jednorazowy wypad do Warszawy, jednodzienny, no nie wiem, no dla mnie to jest kolosalna kwota, no. Z tego co słyszałam, niektórzy mają już M-legitymację, więc złożyłam wniosek o M-legitymacji. Mam nadzieję, że ją dostanę jak najszybciej. Jakie słoneczko, jaka jest piękna złota jesień, słuchajcie. Jak ładnie! Wróciłam właśnie do domu. Jestem taka zmęczona. O, jest tak gorąco, jakby... Nie, nawet nie to, że jest gorąco, ale w cieniu jest zimno. A w słońcu po prostu, słońce tak przygrzewa, jak szalone, jakby było jakieś lato. Zgrzałam się niesamowicie. Byłam na tym spotkaniu, było ono na 10:00. Ja naprawdę nie chcę hejtować mojej uczelni, ale organizacja tam to jest jakaś kpina. Słuchajcie, spotkanie informacyjne odbyło się na jakimś parkingu, gdzie ledwo było cokolwiek słychać, bo było bardzo dużo osób. Nie było żadnego nagłośnienia, nic w tym stylu. I tak naprawdę ja nie rozumiem, dlaczego nie mogli nam wysłać maila z taką informacją, tylko musiało się odbyć to spotkanie. Zapłaciłam 26 zł, żeby tam dojechać na 15 minut. Ja myślałam, że to będzie trochę lepiej zorganizowane i dlatego się tam wybrałam. Pozytywnych rzeczy, byłam w sklepie w Biedronce. Stwierdziłam, że zajdę sobie do Biedronki kupić coś do jedzenia, żeby poprawić sobie nastrój. Już wam pokazuję. Ale tak bardzo chciałabym się przebrać, bo jest mi strasznie gorąco. Kupiłam taki makaron, bo zawsze chciałam go wypróbować. I druga rzecz, którą kupiłam, to jackfruit, taki jakby w puszce. Bo widziałam dużo fajnych przepisów i już od dawna chciałam przetestować, a jakoś nie mogę się ciągle zabrać, więc stwierdziłam, dobra, kupię dzisiaj na poprawę nastroju. Nie wiem, czy dzisiaj będę go robić, może jutro, bo dzisiaj chyba mi się nie chce. Dobra, słuchajcie, przebiorę się i pokażę wam jeszcze, co odebrałam, bo odebrałam paczkę ze swetrami. Chyba wam mówiłam, że zamówiłam kolejne dwa swetry, ale że to są już ostatnie, które zamówiłam. Oto moja wielka paczka. No bo aż dwa swetry. Aha, to z tej paczki, tak właśnie myślałam. Takie różowe kółka. Ja rozumiem, że to jest po to, żeby ładnie wyglądało i estetycznie i w ogóle. Ale słuchajcie, te kółka mi się wysypały w przedpokoju. Szczerze, to nie przepadam za takimi ozdobami w paczkach. Jak zamawiam po prostu jakieś ubrania, to wolę, żeby to było zapakowane nawet byle jak. Znaczy nie, nie byle jak. Musi być dobrze zapakowane, żeby nic się temu nie stało. Ale nie potrzebuję żadnych dodatkowych ozdób i tak dalej, no. To jest dodatkowy plastik tak naprawdę, także nie jestem fanką. O, dostałam nawet liścik, dziękuję za zakupy. Nice. O, i dostałam gratisy. Też nie przepadam jakoś bardzo za gratisami w paczkach. Widzicie, jaka jestem wybredna. Wszystko, co ma jakby w zamiarze być miłe dla mnie, to ja tego nie lubię. Chodzi o to, że ja po prostu nie wiem, co ja mam zrobić z takimi rzeczami nigdy. Bo ja nie używam. Chociaż to są akurat jakieś fajne. No może sobie przetestuję, ale no tak jak mówię, do twarzy to ja mam sprawdzone kosmetyki i za bardzo nie lubię nowych testować. I jakiś cukiereczek, mam nadzieję, że nie trujący. Pierwszy sweterek. Fajny, ma taki gruby ten splot, podoba mi się. On ma taki półgolfik, taki o, zwijany, nie wiem czy to widać. Widać. Nie wygląda na jakiś bardzo zniszczony.
Chociaż też nie jest w jakimś super stanie. Jak na to, ile za niego zapłaciłam, to mógłby lepiej wyglądać. No ale cóż, podoba mi się tak czy owak. Dobra, i drugi sweter. Drugi sweterek jest taki. Ten mi się chyba podoba nawet bardziej. On jest już troszeczkę cieńszy. Jak widzicie, on jest takim bezrękawnikiem. Nigdy nie miałam czegoś w tym stylu. Nigdy nie byłam przekonana do takiego kroju sweterków. Myślałam, że on będzie super wyglądał do bluzki na długi rękaw, takiej białej pod spodem. No ten sweterek mi się podoba. Bardzo fajnie wygląda. Myślę, że naprawdę fajnie. Podoba mi się ten krój, dobrze leży, nie jest za długi, nie jest za krótki. Ma dobrą długość rękawów, taką, że właśnie mogę sobie tak owziąć. Ja wolę takie trochę dłuższe rękawy w swetrach. Podoba mi się. Opinia 7 na 10. 7 na 10. No i ten sweterek, słuchajcie, mi się mega podoba. No jest świetny, genialny. Właśnie tak sobie to wyobrażałam, do takiej bluzki z długim rękawem, białej. Zapomniałam nagrać pożegnanie. A nie chciałam, żeby kolejny filmik kończył się tym, jak mierzę swetry. Więc nagrywam pożegnanie dla Was teraz, kiedy właśnie montuję dla Was ten filmik. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga i do zobaczenia w następnym.